Halo, dzień dobry, siemadero, witam serdecznie moi drodzy na kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj dwa tematy. Dwa tematy związane z konsolą Sony PlayStation 5. No, jako posiadacz Sony PlayStation 5 stwierdziłem, że muszę się odnieść do tych dwóch tematów, ale też jestem posiadaczem Xboxa, więc tutaj myślę, że będzie zachowana i jest zachowana równowaga. Otóż moi drodzy, Sony wprowadza na rynek po raz kolejny, trzeci bądź po raz drugi, nową rewizję konsoli PlayStation 5. Moi drodzy, model z oznaczeniem CFI 1202B i CFI 1202A. Jeżeli to nie jest błąd, 1202B to jest oczywiście model bez napędu, czyli digital tak zwany. No i 1202A CFI model z napędem. I teraz oczywiście standardowo, jakie są zmiany w tych modelach, jakie są zmiany w tych PS5 względem PS5 z zeszłego roku i PS5 premierowej. Otóż moi drodzy, model digital, czyli ten CFI 1202B, jest o 200 gramów lżejszy i waży 3,4 kg, czyli 500 gramów mniej niż oryginalne premierowe PS5 Digital Edition, natomiast model CFI 1202A jest o 300 gramów lżejszy i waży 3,9 kg. Różnica między konsolą premierową wynosi 600 gramów. No i moi drodzy, zestawienia, otóż moi drodzy, wersja z 2020 roku z napędem, czyli premierówka, ważyła 4,5 kg, natomiast Digital 3,9. Następnie edycja, czy też wersja konsoli z 2021 roku z napędem ważyła 4,2 kg, Digital 3,6. No i teraz moi drodzy, najnowszy model, który będzie debiutował we wrześniu z napędem, będzie ważył 3,9 kg, a Digital 3,4 kg. Zapewne zbyt wiele zmian tam nie świadczymy. Po raz kolejny Sony robi cięcia budżetowe produkcyjne oczywiście, czyli mniejszym kosztem wytwarzanie konsol i sprzedawanie ich dalej w cenie oczywiście wyższej, o czym za momencik będziemy rozmawiać. W poprzednim modelu, w poprzedniej rewizji z 2021 roku poszły cięcia w chłodzeniu tej konsoli, w radiatorze. W rewizja 2021 ten radiator ma mniejsza względem rewizji premierowej, jakieś tam lekkie tylko były niesnaski. Nie chcę teraz przekręcić, ale wiem, że w edycji, edycja premierowa była o jakieś chyba 2 stopnie chłodniejsza od edycji premierowej, natomiast chyba w tej nowej rewizji 2021 bardziej nagrzewały się kości RAM względem edycji z 2020 roku. Wiem, że to troszeczkę takie pierdzielone. Natomiast tutaj również spodziewam się tego, że po raz kolejny pewnie zaoszczędzili na jakichś, nie wiem, aluminiowych materiałach. Cholera wie, co tam ciekawego znowu wymyślą, ale na pewno mniejsza waga będzie spowodowana tym, że użyją dużo mniejszej ilości jakichś tam materiałów, by po prostu tą wagę zmniejszyć. Myślę, że jest to ostatnia rewizja PS5, przed wydaniem, myślę, PS5 Slim. Nie czekałbym na edycję PS5 Pro, raczej jak już to oczekiwałbym wydania PS5 Slim w pierwszej kolejności. Tam bym się skusił na PS5 Slim, bo już kilkukrotnie o tym mówiłem. Nie podoba mi się wygląd PS5. Ta konsola jest zbyt duża. Ktoś, kto ma zabudowane jakieś przestrzenie, to ciężko nawet gdziekolwiek zmieścić. Nie za fajnie to wygląda. Tyle odnośnie tych dwóch modeli. Tyle odnośnie, moi drodzy, tego nowego modelu PS5. Tak to się przedstawia. I teraz, moi drodzy, drugi temat, który mnie nie o tyle zaciekawił, to troszkę zdziwił. Otóż, moi drodzy, Sony postanowiło zwiększyć cenę swojego produktu. Mianowicie, moi drodzy, o 50 euro zwiększają cenę PS5 tylko w Europie.
gdyż w Ameryce, czy też w USA, USA, PS5, cena PS5 się w żaden stopniu nie zmieni ze względu na niemały, ze względu generalnie na pozycję dobrą dolara. Natomiast w Europie euro no jest jak jest. I moi drodzy, standardowo PS5 z napędem od 15 września prawdopodobnie będzie kosztować 549,99 euro. Wcześniej było to 490 euro. Generalnie jest to cena około 2600, no ale oczywiście w Polsce bundle są sprzedawane w cenach od 2800 do 3000. Nie ma golasów, są tylko bundle, w których są pady, w których są gry. No to na pewno nie znajdziemy konsoli za 2600, tylko jak już to za 3200, 3300. Czyli po raz kolejny, no w Polsce to jest po prostu dramat cenowy. Raz, że no tej konsoli, jakby te konsole troszkę, jakby to powiedzieć, więcej ich napływa, ale i tak znalezienie gdzieś tam w sklepach to jest dalej ciężka sprawa. No jak sobie pojedziesz do sklepu i zobaczysz bundla za 3300, no nie wiem, jakiego oni jeszcze cena mogą sprzedawać, to szczerze pewnie ci odechce, nie? Natomiast jeżeli chodzi o wersję digital, moi drodzy, będzie kosztować 449,99. Wcześniej 399, czyli tak około 200, no ale znając nasze sklepy, to będzie jakieś 2,5, nie? Także no, 240 zł więcej. Dla mnie to jest sporo. 240 zł to sobie można generalnie kupić grę. Lepiej jakby były oczywiście te golasy, ale golasów za bardzo nie ma, są tylko bundle. Tłumaczą się oczywiście inflacją w Europie, tak? Inflacja, wysokie ceny, brak tych półprzewodników, one były, są, będą, nie będą. Kiepski ruch, jeżeli chodzi o Sony, bo przykładowo Microsoft i Nintendo nie podnoszą ceny swojej konsoli, więc będzie można kupić ich konsole w tych cenach, w których są nadal. Natomiast Sony poszło do góry. Nie dość, że Sony podnosi cenę swojej konsoli, to jeszcze dosyć drogie gry ekskluzywne. Beznadziejnie słaby abonament w chwili obecnej. Chociaż to jeszcze można usprawiedliwiać tym, że ten abonament jest raczkujący, więc on dopiero zaczyna po prostu wchodzić. Wszystko, co już Game Pass ma. No ale to mamy 3 do 0, nie? Na niekorzyść Sony. Game Pass nie zostaje zwiększony. Dalej można ten Game Pass kupować w cenie 4 zł, 54 zł za miesiąc i tak dalej, i tak dalej. Plus konsola nie jest zwiększona cenowo, więc Microsoft tutaj zagrywa idealnie, tak? Widzą, co się dzieje w obozie Sony, więc tym sobie będą punktować, a Sony po prostu nadal upada na dół. Niestety. Tej generacji Sony, moim zdaniem, już od początku przegrywa, a teraz tylko przypieczętowują swój marny los. Jeszcze się jakoś trzymają tymi ekskluzywami, ale słuchajcie, za niedługo te 4 ekskluzywy w roku to będzie za mało, żeby nadgonić niższą cenę Xboxa i nadgonić Game Passa. Ja oczywiście nie mówię, że Game Pass to jest coś dobrego, że cyfryzacja jest czymś dobrym, bo Microsoft wydaje również te puste pudełka. W sensie dostajesz pudełko z płytą, na której jest tam zawartość 25 giga plików rozruchowych. Bez podłączenia konsoli do internetu nic nie zrobicie. Nawet nie możecie sobie po menu tej konsoli pochodzić, a już tym bardziej sobie nie pogracie, więc tak szczerze kupujecie pudełko za 250, które jest pustym pudełkiem, z którym nic nie możecie zrobić. Na pewno za jakiś czas, na pewno nie w tym roku, na pewno nie w przyszłym, ale myślę, że za 2 lata Game Pass pójdzie do góry, cena zostanie dźwignięta. Czemu w chwili obecnej tego Microsoft nie zrobi? Ano dlatego, że jest firmą po prostu bogatszą, firmą, która może sobie pozwolić na straty, może sobie to wrzucić w jakieś tam koszta, może ponieść w ogóle te straty i oni sobie to odbiją. Jak się rynek unormuje, jak Microsoft zdobędzie, powiedzmy, pierwszą pozycję w tym całym wyścigu, wtedy dopiero zaczną sobie dźwigać. Zresztą Game Pass na pewno kiedyś zostanie dźwignięty. No nie oszukujmy się, przez 10 lat nie będziemy kupować Game Passa po 4 zł, moi drodzy. To jest raczej nie do wykonania. Natomiast w chwili obecnej oni nie muszą takich zabiegów robić.
bo są firmą, na którą to stać po prostu. Natomiast Sony jest firmą, która walczy, może nie o przetrwanie, ale walczy o utrzymanie się na tym tronie, tylko moim zdaniem robią no już takie bardzo bolesne i drastyczne manewry do swoich fanów. Znaczy Sony wydaje mi się, że traktuje swoich odbiorców jako idiotów. Po prostu, w skrócie, jako idiotów, którzy łykną wszystko jak rysujące pelikany, co oni im dadzą na tacy, to ludzie to łykną. Może jeszcze się to będzie udawać, ale za niedługo, myślę, że w przyszłym roku większość fanów Sony się obudzi i odwróci się od nich bardzo no, popierdolonej polityki, bo tak jak mówiłem, zwiększenie ceny konsoli, która no, nie jest zbyt idealna, drogie gry, w ogóle to jest w ogóle generacja znowu gier remasterowanych, nic ciekawego nie wchodzi, no ale te ruchy, które wykonuje Sony, moim zdaniem w chwili obecnej są dosyć słabe, aczkolwiek nie bronię tu Microsofta, ale biorąc pod uwagę, jakie wykonuje ruchy Sony i jak obserwuje to Microsoft, no to Microsoft oczywiście będzie na tym zyskiwał. My to tyle z tej pogadanki, myślę, że tu już nic więcej nie wycisnę, chciałem tylko poinformować, że wychodzą dwa nowe modele PS5 oraz podniesienie ceny PS5, no i kto jeszcze nie kupił, to niech się spieszy, bo za niedługo te ceny znowu powindują do góry i będzie to moim zdaniem towar deficytowy, a nie nadwyżkowy, jak niektórzy twierdzą. Ja na szczęście posiadam te dwie konsole od premiery i jestem poza tym wszystkim, ale bacznie to obserwuję i powiem wam szczerze, że coraz mniej zaczyna mi się to podobać. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Macie sekcję komentarzy. Piszcie, ja poczytam, jeżeli oczywiście macie ochotę. Dziękuję za tego, Żenko, za to zostaw subskrybucję kanału, łapkę w górę, łapkę w dół, komentarzyk i do usłyszenia na kolejnych materiałach na moim kanale. Tak sobie gadam. Elo, elo. We'll be right back.